chcę, żebyście zobaczyli, co wymyśliłam. Tutaj mamy tak, wanny, kasty, które non-stop dokupywaliśmy i prosiliśmy was o pomoc w wykupieniu tych kast. W kupieniu kast. No niestety, to tu mamy ogierki, część wałaszki, część jeszcze ogierki. I tak, demolują, rozwalają, wylewają i oczywiście obowiązkowo myją nogi w kastach, rozwalając je. I kupiłam dzisiaj w Lidlu za 300 zł basen. Teraz ten basen, który ma ponad 3 metry średnicy, jest obudowywany. On ma wysokości no niecałe 80 cm, tam 70, 76 cm. Za chwilę będziemy napełniać wodą. Zobaczcie, jak dzieciaki są zainteresowane, co to nowego im tam powstaje. Wodę już puściłam, bo tak, basen będzie się długo napełniał wodą. A w tym czasie prawie że samo powstaje ogrodzenie tego basenu. No bo wiemy, że nasze dzieciaki to demolanty. Zobaczcie, jak zainteresowane są tym, co się dzieje. Na szczęście wszystkie jeszcze nie przyszły. No i później podejdę i zobaczymy, czy zda to rezultat i efekt. Na razie z zainteresowaniem patrzą się, co to takiego dużego niebieskiego tam pojawiło się na ich padoku. Trzeba zabezpieczyć, bo to, mówię wam, to są takie demolanty nieziemskie, te dzieciaki, że szkoda by było, żeby to rozwaliły. W tej chwili to nawet nie, tam widzę, wiaderko kopnęły dalej, kasty, więc później się to pozbiera. No, żeby tylko ten basen zdał egzamin, jeszcze jeden był w Lidlu. Może jeszcze uda mi się kupić dla innych. No a tu widzicie te nasze ciapki. To są takie ciapki. Młodzież. I wiele jeszcze ma klejnoty. Pomóżcie nam wykastrować, bo to jest strasznie niebezpieczne. Woda się leje, ale oczywiście szlaufem musimy się bawić. Patrzcie, jaki teatr mają. Wszystkie patrzą. Są boskie stworzenia. Naprawdę.